Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Każdy samorząd w rozpoczynającej się 16 listopada kadencji został zobligowany do utworzenia zupełnie nowej komisji. Do tej pory obowiązkowo trzeba było powołać tylko komisję rewizyjną. Od teraz obok niej zafunkcjonować ma komisja skarg, wniosków i petycji. Podobnie jak w przypadku komisji rewizyjnych, członkami gremium mającego zająć się skargami mogą zostać radni, ale nie tak zwani funkcyjni. Oznacza to, że w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie może wchodzić ani przewodniczący rady, ani jej wiceprzewodniczący. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą w skład komisji powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów. W wyniku zmiany porządku prawnego w samorządzie zmienić się musiały również kompetencje komisji rewizyjnej. Od 16 listopada komisja rewizyjna będzie jedynie opiniowała wykonanie budżetu gminy i występowała z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Do jej kompetencji będzie należeć również prowadzenie zleconych przez Radę Kontroli. I na tym koniec. Z badaniem skargi na działalność wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, ale również na gminne jednostki organizacyjne zajmie się nowa komisja, która po analizie sprawy przedłoży swoje wnioski Radzie, a ta podejmie decyzję. Nie ulega więc zmianie adresat skargi, petycji lub wniosku. Formalnie wciąż należy kierować je do Rady Gminy.